Kontynuujemy naszą podróż z klimatem i z pasją. Docieramy na malowniczo położony obszar Warmii i Mazur w gminie Barciany w powiecie kętrzyńskim. Są to tereny niezwykle czyste, znajdujące się z dala od ośrodków przemysłowych. Pszczoły mają bliski dostęp do dzikich terenów. To właśnie tu znajduje się pierwsza pasieka ekologiczna w tym regionie. Należy do państwa Pucerów, gdzie powstają miody z ekologicznym certyfikatem. Trafiamy na ostatni jesienny przegląd w pasiece. Jej historia sięga 1957 roku. Czy to tak jest, że już w lutym nie może się pan doczekać, żeby wyjść do pasieki? Tak, to jest tak chyba ma każdy pszczelarz, który na przedwiośniu już nie może wytrzymać. Pomimo ciężkiego sezonu, gdzie jest człowiek zmęczony bardzo tym wszystkim, ale już przychodzi luty, już się nie może doczekać. I to tak każdy, podejrzewam, prawdziwy pszczelarz ma. Miłość do pszczół jest u państwa rodzinna. Kiedy pana rodzina rozpoczęła działalność pasieczną? Wszystko zaczęło się od małego roju, który przyleciał do nas, do sadu, zawisł i tak ojciec złapał ten rój i od tego się zaczęło. Od jednego roju, który później skutkował tym, że powstała pasieka o ponad 2000 uli. I to czyli bardzo duża. Tak, bardzo duża, tak. To jedna z największych pasiek, nawet w czasach powojennych. I pan tą miłość do pszczół przejął. Tak, tak to było naturalne. Pasję zaszczepił nasz ojciec dla mnie i dla mojego brata i tak jakoś do tej pory jesteśmy w tym biznesie. Produkujecie państwo miód ekologiczny. Czym on się wyróżnia? Jest pozyskiwany w terenie z dala od aglomeracji. W promieniu 3 km nie ma upraw konwencjonalnych. Pszczoły są leczone naturalnymi lekami tylko wyłącznie. Trzecia rzecz, są zakarmiane na zimę miodem, tym ekologicznym oczywiście. Czy zauważacie państwo coraz większe zainteresowanie takim miodem ekologicznym? Ludzie doceniają ten produkt coraz bardziej. Wyobraża pan sobie teraz życie bez tych pszczół? Szkoda byłoby tego zostawić. No, jakaś tradycja rodzinna powoduje to, że człowiek jest, no, musi być odpowiedzialny za to, czego podjął wcześniej, żeby ta pasja dalej trwała. Państwo Pucerowie sprzedają miód bezpośrednio w gospodarstwie, podczas różnego rodzaju imprez, ale także przez internet. W pasiece pozyskiwane są, zgodnie z warunkami pszczelarstwa ekologicznego, miody wiosenne. Późniejsze, niezwykle cenne dla zdrowia, szlachetne miody lipowe i spadziowe oraz miody odmianowe. Co ważne, pozyskiwane są starymi i tradycyjnymi metodami, a rozlewane nowoczesnym sprzętem w taki sposób, by nie utracić niczego, co cenne. O tym wszystkim można dowiedzieć się w stworzonym przy pasiece gospodarstwie edukacyjnym. Oprócz 800 uli, do tego gospodarstwa należą uprawy ekologiczne i sad, tak pomocne w edukacji ekologicznej. U państwa w gospodarstwie funkcjonuje zagroda edukacyjna i wykorzystujecie państwo m.in. takie sympatyczne gadżety. Kto do państwa przyjeżdża najczęściej? Najczęściej gościmy uczestników w wieku szkolnym, przedszkolnym. Są to dzieci, którym pokazujemy pszczeli świat i ta pszczółka, a właściwie truteń, bo nie ma żądła, w przyjazny sposób dzieci mogą dowiedzieć się, jak pszczoła jest zbudowana. No i też troszeczkę tak oswajamy je przed lękiem, bo jednak pszczoły budzą respekt. Czego dzieci mogą się tutaj nauczyć u państwa? Staramy się, żeby nauka, edukacja była przede wszystkim zabawą. Zatem dzięki naszym gadżetom w przyjazny, bardzo miły sposób pokazujemy pszczeli świat, opowiadamy o historii pszczelarstwa, bartnictwa, ale też uczestnicy zapoznają się z miodem, łasuchy mogą pokosztować, napełnić słoiczek, wykonać etykietkę, co jest bardzo zwykle emocjonujące, aczkolwiek oczywiście degustacja najwięcej emocji zawsze budzi. Wydaje się, że na temat pszczół wiemy już wszystko, a tak naprawdę pszczoły cały czas nas zaskakują i co chwila naukowcy przekazują nam o nich wiele nowości. Tak, zgadza się. Pszczeli świat jest niezwykle ciekawy i uczestnicy zwykle są zaskoczeni, zaszokowani, że to jest tak piękny pszczeli świat i właściwie można o nim mówić bez końca. Wyjaśniacie państwo swoim gościom, czym różni się miód konwencjonalny od ekologicznego? Tak, oczywiście tłumaczymy. Ja zawsze tłumaczę, że jeżeli
zanim do tego przystąpię, najpierw tłumaczę, jak bardzo istotna jest rola pszczoły w przyrodzie, o tym, że jeżeli nie będzie pszczoły, to nie będzie nas. No a ekologia to jest jeden z naszych warsztatów sztandarowych, całorocznych, gdzie tłumaczymy, czym różnią się poszczególne produkty ekologiczne od konwencjonalnych i dlaczego warto spożywać takie produkty, jakie benefity mamy dzięki temu. Można tutaj u Państwa przekonać się, jak wygląda ul, gdzie powstaje miód ekologiczny. Dokładnie tak. Podczas naszych warsztatów opowiadam uczestnikom, jaka jest różnica pomiędzy nowoczesnymi ulami stosowanymi w gospodarce wędrownej, a tymi tradycyjnymi. Przykładem takiego ula tradycyjnego jest ul, ten, który, przed którym znajdujemy się. To, co najistotniejsze, to materiał, z jakiego jest wykonany, czyli drewno, słoma, blacha, stosujemy tylko i wyłącznie naturalne surowce. A jeśli chodzi o sam środek, wnętrze? Wnętrze ula wszędzie jest takie same, bo w każdym ulu mamy ramki z pszczołami, natomiast wiadomo, z przyczyn, ze względów bezpieczeństwa w zagrodzie edukacyjnej nie podchodzimy do pszczół, zależy nam przede wszystkim na bezpieczeństwie dzieci, dlatego też ule są puste, ale jest to ul, który stał w pasiece ekologicznej. Czy czuje Pani zapach? Propolis. Miód, wosk, pszczeli. Podczas naszych zajęć dzieci zwykle zaglądają do ula, wąchają i to, co czują, to właśnie wspomniane produkty pszczele, ale też dym. Bo niektórzy mi nawet czasami mówią, że czują zapach wędzonki, bo niestety każdy pszczelarz pachnie dymem, bo jest to za pomocą podkurzacza odymia pszczoły, dzięki temu one się uspokajają i nie czują substancji ostrzegawczych od strażniczek. Pszczelarz bezpiecznie pracuje, a pszczoły nie denerwują się. Brak stosowania chemicznych oprysków, środków bakteriobójczych czy antybiotyków to warunek do wytwarzania miodu ekologicznego. W pasiece ekologicznej ważne jest również wykonanie samych uli. Stosowanie różnych farb i klejów jest w tym przypadku niedozwolone. Miody ekologiczne nie zawierają syntetycznych dodatków czy konserwantów. Aby rozpoznać, że dany miód jest ekologiczny, należy szukać odpowiedniego oznaczenia na jego opakowaniach. To symbol liścia, utworzony z unijnych gwiazdek na zielonym tle.